związku z licznymi pytaniami abonentów oraz oczywiście mieszkańców Krasnodrzeńskiego chcielibyśmy sprawdzić, jak wygląda sytuacja w Odra Media. Proszę przede wszystkim powiedzieć, na czym polegają te zmiany, które są wprowadzane i jakie korzyści będą z nich wynikać? A więc tak, wszystkie te zmiany związane są z programem cyfryzacji telewizji. Ten proces został rozpoczęty od 2010 roku i z tych informacji, które po prostu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podało, mają być zakończone do końca 2015 roku. Jeżeli chodzi o te korzyści, które wynikają z cyfryzacji, proszę pokrótce o nich opowiedzieć, ponieważ mieszkańcy, abonenci troszeczkę się obawiają tych zmian, ale jednak te korzyści są ogromne i o nich trzeba opowiedzieć nieco szerzej. A więc tak, ja wiem, że są jakieś utrudnienia i ten proces następował niejako cyklicznie, nie? Czyli gdzieś około 2 lata temu po prostu stacja nadawcza w Jemiołowie i w Wichowie, z której ludzie z tego obszaru właśnie Krosna i województwa lubuskiego korzystali z sygnału analogowego, po prostu zostało zastąpione, niejako wymuszone tak zwanymi muksami cyfrowymi. I te osoby, które były poza zurbanizowaną siecią, nie, taka jak na przykład zwarta zabudowa w Krośnie Odrzańskim, czyli na przykład osiedla domków jednorodzinnych, wioski w okolicy, po prostu niejako same z siebie musiały po prostu się dostosować do tego procesu, czyli tych zmian, nie. Ja wiem, że to było szeroko, te informacje były w mediach, w gazetach, w telewizji, także właśnie spoza tej strefy zurbanizowanej ludzie jako sobie do tej pory dali radę. No u nas abonenci po prostu mieli i mają lepszy komfort, bo po prostu niejako my transformujemy ten sygnał i przenosimy na te urządzenia, co tutaj Państwo widzicie. Także no, abonenci mieli mniejsze problemy. Po prostu więcej problemów było po naszej stronie, bo musieliśmy się tam obkupić sprzęt. No, służyliśmy też pomocą ludziom, szczególnie starszym, którzy z tym problemem na przykład sobie nie dawali rady. A korzyści jakie są, no to widać, nie? To dla nas korzyści, że po prostu w jednym kanale, na przykład analogowym, możemy niejako skompresować 6 do 8 programów, to jest dla nas wygoda. No i w pewnym sensie wygoda dla ludzi, bo po prostu no, jesteśmy w stanie im zapewnić większą pulę programów i to w lepszej jakości, czyli w jakości SD no i HD. Pytanie tylko, co z właścicielami telewizorów kineskopowych, a takie telewizory jeszcze bardzo często w domach urządzenia muszą być dodatkowo dokupione, żeby ten sygnał cyfrowy był komfortowo odbierany? A więc tak, najprostszym rozwiązaniem jest to oczywiście zakup nowego telewizora plazmowego, nie? Te telewizory w chwili obecnej już nie są takie drogie, na przykład 32-calowy telewizor, no gdzieś pi razy oko w granicach 1000 zł kosztuje. A jeżeli ktoś po prostu chce zostać przy kineskopowym, analogowym telewizorze, to rozwiązanie jest proste, po prostu zakupuje dekoder cyfrowy. Tutaj nie będę jakieś tam kryptoreklamy robił, ale ludzie doskonale wiedzą, że można zakupić na terenie sklepów elektronicznych, na terenie Krosna lub w Zielonej Górze. A koszt jest w granicach 100 zł. Proszę mi jeszcze powiedzieć, do kiedy potrwają te zmiany, do kiedy być może pojawią się nieudogodnienia związane właśnie z procesem cyfryzacji? A więc tak, w tej chwili obecne nieudogodnienia, jakie się pojawiły, to jest niejako jakby taka globalna na skalę polską sytuacja, bo telewizja Polsat po prostu zmieniła kompresję, ja już powiem tak technicznie, ze standardu MPG2 na MPG4. Ma to na celu, mimo tego, że kompresa MPG2 też jest kompresją cyfrową, ale po prostu no, czymś nowym jest kompresja MPG4, czyli no, wiadomo, że to idzie na plus. Stacja Polsat zaczęła ten proces od 1 października, no i po prostu nastąpiły zawirowania, my mieliśmy tu dużo problemów, uporaliśmy się z tym na chwilę obecną w 99%. Mogą być jeszcze jakieś tam drobne zawirowania, ale już po prostu niejako mamy to opanowane. A dodam, że to nie jest nasz problem, tylko problemy miały
wielkie sieci kablowe, takie jak Vectra, UPC i no, praktycznie można powiedzieć wszyscy. Należałoby zatem uzbroić się w cierpliwość, bo jednak te korzyści wynikające z procesu cyfryzacji są zdecydowanie większe niż te niedogodnienia, które mają miejsce. Tak, dokładnie. I chciałbym powiedzieć, że czeka nas jeszcze, bo to, o czym przed chwilą wspomniałem, to dotyczy stacji Polsat, jakichś tam kanałów pochodnych, niektóre poprzez stację Polsat korzystały z ich transporterów. I takie jak tam Viasat Explorer, Viasat History, Travel Channel, ale no mówię, że to mamy opanowane i jakaś transformacja na dniach może być w najbliższych tygodniach, trudno powiedzieć, stacji NC+. Tam jest pakiet programów takie jak Planet między innymi, Mini, Teleton i tak dalej, nie? Z tym, że stacja NC+ nie chciała wchodzić z tym procesem, mimo że wcześniej informowali od 1 października, żeby po prostu nie wytworzyć wielkiego bałaganu. Nie symulować po prostu tych dwóch zdarzeń. Nie? Także no, trudno powiedzieć, no, z tego co ze swoimi pracownikami rozmawiałem, nie? I z jakimiś zewnętrznymi technikami, inżynierami, to mówią, że bardziej gładko ten proces powinien przejść. Tu jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że nieudogodnieniem jeszcze jakimś tam pewnym jest, że po prostu pozmieniały się pozycje niektórych programów i niektórzy abonenci, mimo tego, że mają dobry sprzęt i tak dalej, telewizory czy nawet dekodery, to mogą w innej pozycji po prostu mieć ten kanał, który mieli poprzednio. No ale to no, trudno, no, po prostu to jest kwestia, no nie wiem, ja rozumiem, przyzwyczajenie, ale trzeba do nowej sytuacji się przyzwyczaić. Jedynka na jedynce, dwójka na dwójce i tak dalej. Coś takiego, tak. Także no, ja mam nadzieję, że no, po prostu no, albo ktoś sobie poprzestawia te kanały na pozycje, które tam chce, albo po prostu przywyknie do tego i ja mam nadzieję, że w przyszłości taka akcja bynajmniej szybko się nie powtórzy, nie? Bo to jest robione tam co jakiś czas, a to też jest problem dla tych molochów takich jak Polsat czy tam Cyfra Plus. Odnośnie stacji analogowych, bo w tej chwili stacja cyfrowa, programów cyfrowych jest około 100, a zdublowane są też programy do analogu. Po prostu to jest jakby tak no, na taki ukłon w stronę ludzi, którzy nie mają dekoderów, nie mają telewizorów plazmowych. I w tej chwili około 40 programów jest dublowanych, czyli do cyfry. Także ja wiem, że po prostu dla niektórych ludzi to jest wygodne, no, dla niektórych kogoś tam powiedzmy nie stać na wydatek 100 zł, żeby kupić dekoder, no ale po prostu sytuacja wymusza, a my w nieskończoność nie będziemy tego dublować. Na przykład ta stacja, która jest tutaj za mną, to jest właśnie ta stacja analogowa, nie? To już można nawet zobaczyć gabaryty tego, a gabaryty tego, nie? Ta stacja to jest stacją cyfrową, ona obsługuje około 100 kanałów, nie? To jest stacja analogowa, która obsługuje około 40. Wiadomo, energochłonne to jest około 2000 W pobiera, ta stacja pobiera około 400, nie? Czyli oszczędności też są dla nas, a w nieskończoność, tak jak chcę powtórzyć, po prostu nie możemy po prostu dublować tych samych kanałów, tym bardziej, że kanały analogowe są w gorszej jakości. I jeżeli już przy tym jesteśmy, to chciałbym powiedzieć, że do końca roku część kanałów, te, które pracują podwójnie, z tych takich powiedzmy mniej tak ważnych, nie, tam jak Superstacja, Alekino, Teleton, po prostu będzie sukcesywnie jakimiś etapami tam powiedzmy tydzień po tygodniu wyłączana, a w nowym roku zostawimy tak jakby paczkę podstawowych kanałów telewizji analogowych, telewizji publicznej. No wiadomo, jedynka, dwójka, info, telewizja krośnieńska też zostanie, bo ona jest kompresowana i w cyfrze, w analogu też to zostawiamy. I sztandarowe kanały telewizji komercyjnych, takie jak ten główny TVN, główny Polsat,
po prostu jakiś pakiet no, kilkunastu programów takich, których jest tam największa tam powiedzmy oglądalność, tam gdzie mecze jakieś tam lecą, czy jakieś tam ważne wydarzenia typu wybory tam, czy coś takiego, nie? I ten proces niejako wygaszania analogu chcemy zamknąć do 1 kwietnia, ewentualnie jeżeli będą jakieś prośby albo coś w tym typie, no to do końca czerwca. Także tak sprawa wygląda. Wszystko jasne. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję bardzo.